No, jest Uuu, lepszy. pięknie. Masz pod. Dzisiaj gościnnie u pana Jacka na zielonym pontonie tym razem. Płyniemy na Oksy. I dzisiaj będą brały, że hej, od samego rana, tak? Od samego rana. Ajajaj. Zobaczymy, co dzisiaj będzie się działo. Trochę żeśmy porzucali za sandaczem, ale nic się nie działo, więc płyniemy typowo za okoniami. Po co przypłynęliśmy tutaj. No zobaczymy. Za chwilę będziemy wiedzieli. Zobacz, jak łowica drobnicy sobie płynie pod powierzchnię. Przecinki małe. O, patrz, zaczyna się coś dziać. Ptaszki lecą. I one lecą w jakimś określonym celu. Wtedy też tak było. Zobacz, że one czują kiedy, gdzie. One już wyszły na rekonesans, kurde. No kto wizor mają? Trzeba za nimi podążyć, jakby coś. No to ja nie będę za nimi pływał, bo nie nadążę. Nie, no ale przecież one nie znikną za chwilę, nie? Jak będą biły z góry, no to my z powierzchni, a okonie z dołu. I my je wtedy ciach, ciach. A ja go sekatorem ciach, ciach. I co? Cykada nic też, tak? O, jest. Jest pierwszy, tak. Nieduży. Jeżeli jeszcze jest. Ale jest. Jest. Ale rybek jest. Pierwszy dzisiejszy. Już mi zapadło, już pyknął pierwszy raz. I podbiłem i uderzył. Co będzie obrotówką? O, jest! Ale kajtuś zapadł. Miarowy, można powiedzieć. O, zapadł od razu, przywalił. Tyle co wrzuciłem tego i od razu hapsnął, wiesz? Stał tam. O, kurna, dobry był. Też był taki normalny był, znaczy się. Nie przeważyłeś go. No troszkę. Ale stał pod tymi chyba rybkami, bo rzuciłem tam, gdzie się, wiesz, rybki oczkowały i od razu dziabnął. O, jest następny. Zapadł. Tyle co po wrzuceniu, wiesz? No już taki dobry. Dobry okonek ten. To już jest. O, następny wyszło. Tutaj dobrze stoimy. Panie Jacku. Dobrze stoimy. No, faktycznie. Od razu. W opadzie. No. Taki ładny, już za 23-4. A tutaj spod naszej łódki mu wyszedł. O, też jest fajny. Następny go atakuje. Dobry jest. Był. Spadł, tak? Tak. Zaraz będzie ten. Następny. No widzisz, może na tej płciźnie dzisiaj stoją. Takiej typ płciźnie, nie? O, tam coś cmokało.
O, jaki. Podwódki wyszedł do niego. No mówię, no one pod łódką, my im stoimy chyba na głowach. Pontonu, no. Też im stoimy na głowach. Następnego zlekceważyłeś. No właśnie, chyba trzeba jednak podbierak brać. Musisz szarpią. Jest. Siedzi. I też dobry. No to nie zlekceważyłeś. Co? To nie zlekceważyłeś. Najmniejszego nie zlekceważyłem, no i wyszedł. No, ogonek. Jest. Dobry. Podbiera, co przygotowałem. No, jakieś takie większe egzemplarze. Na razie te po 23-4. No takie, zobacz, panie Jacku. O, panie. Ładny? Wali łbem, jak ta lala. O, takie po 23-4. O, ten fajny jest. Zacny. O, ten już będzie miał za 3 dych. O kurwa. No. Widzisz nieraz przypadek, jak mówiłem, żeby stanąć tutaj? To taka jaskółka prawie. O, ale wyszły za nim. Ładne, nie? Opadowy. No i zacny. Dobry okon po prostu. Ale gumkę już mam sfatygowaną bardzo. Powiem ci szczerze. No takie normalne, dobre. Dobre okon. Takie fajne do łowienia. No bez wypił się. Czy wiadomo, żebyśmy wszyscy chcieli za każdym razem po 35 plus kurde łowić, no ale to tak nie działa. I zobacz, one nie po powierzchni nic nie robią, ale aktywne są, nie? Mówię, że tutaj najciężej by się nie dało, bo po prostu 4-5 by się nie przebił. Ja pierdzielę! Klocek poszedł za nim? Kurde, jak jego drugi zaatakował, to ze 40. Ale jego? No jego. Kurde, nie będzie tego widać, ale powiem ci, że na filmiku... Tego, że mu wiesz. Że mu zabrał. Że mu coś podżarł, nie? Ja pierdziu, ale wyszedł za nim kaban. Drugi oko, nie wiesz? Mhm. No to co, polujemy na dziada. Jak jest aktywny i chodzi. Jest, dziabnął. Dziabnął? Dziabnął. Tak. Taki dobry jest. Dziabnął, kurde, taki. No, jeszcze 4. Więcej. 5. No, 4. Też ci? No. To, kurde, jakiś dziabnął jest, powiem. Bo idzie jak, byle nie obślizgun, kurde. O, fajnie. O, ten jest zacny. A ja nie mam. O kurde, już? Ale i tak byś dostał wolność i tak by to nie, no powoli... tak, ale to wiesz. Ale ładny, nie? Tak już taki trójeczką mu. No, pachniał. Nie wiem, w pudełku z tymi z woblerami też taką gumę, zobacz jak połknął. No, ale już jest zniszczona. Też bez ogonka.
No i po prostu ją założyłem i też bije. A taka wisienka jest, nie? Dobrze, że nie na kukułki, bo skąd by kukułkę wziął? Jak biorą na takie bezogonkowce, no to... No ja nie lubię jaskółek, mówię ci. I dobry. Chyba, co? No przynajmniej jakiś wariat. Dobry. Normalny. Ładny. Na ten kolor, co mam tu na brzegu. Na tym. Na ten środkowy. No taki. Twój ma chyba trochę ciemniejszy grzbiet. Bo jeszcze nie był kurna ten. Filcowany. Łowiony. No, branie było od razu. Ach ty kurna dziadu. Jest. Dzięki od razu ściągnęło, no. Jest dziadyga. No i na jaskółkę. Na jaskółeczkę. Na kusiaka. Naszego ziomka z nad wody. Ale w tańczy. O kurna, wpadłem do wody. Taki 25. O, przepraszam. Przepraszam cię. Jest ich tu od groma. A, siad teraz, lepszy, cięższy, tak. Taki normalny, no. Go przez te rośliny go przeprowadzić teraz. No, fajnie. A, taki 20-tak. 21 może. Ale zobacz, cała jaskółka połknięta. Jest. Ten chyba trochę lepszy. Lepszy. No, jest lepszy. Masz podbierak? Może gdzieś na środku niech se stoi. No, nawet się wypiął. No nie miał połkniętego za głęboko, także... Piękny. Także trzeba było... Tak mi się wydaje, nie wiem. Jakby to stanąć na takiej wodzie, która by była... Jest. Dobra. Trafiony zatopiony. No trochę większe niż tego, niż mniejsze, nie? Oddaj guma. Ale skurczybyk ma wsys, nie? Możesz ty, ale świece wywinął mi tu kurna. No ja. Jest. Ale puknął z opadu, puściłem mój. Jest taki dobry. 20-taczek. Oddaj guma.
Mówię, ja już tego nie zakładałem, bo ty byś założył tego naturalnego, nie? Nie, ale kolor taki podobny, że tam jaskółki drugie nie zakładałem. Phoenix? Przez TH się pisze. Phoenix. I to jest po... Luś. To bo Lusie tam tak kurna. Bolą na sprawę. Nie mógł mieć kurna, nie wiem, z 40 cm więcej. Sternik, kapitan. Tak. Jaka jest, mówisz, głębokość? 1,90 m, 1,80 m i tak rośliny cały czas są, dosyć gęste. Tylko, że rośliny tak gdzieś do metra pod powierzchnią. No, trzeba się słuchać kapitana, co mówi. No ale płynie po tą rybę i ją ściąga, wiesz. No. No. Nie, ale on sam wypływa też. Też wypływa sam i sam stawia kurna zrywki. No. O, jest. O, taki normalny. No, ale powiem ci, że dzisiaj jest Eldorado, kurna. No, ale po powierzchni praktycznie nic nie bije. Pojedyncze jakieś takie szybkie 5-sekundówki są. I ten. I z dna, one w toni stoją, nie? I bijemy. I dzisiaj nad roślinami i one biją kurna jak szalone kurna i są. O, teraz coś mi przy kurkowańcy jakiś lepszciejszy, bo bolenia przed chwilą złowiłem też. No i tu drugi, bo nie, to jest oko, nie, taki trochę lepszy, 24,5 ma, taki normalny oko, no nie, no taki już lepszciejszy, ale my tu stoimy na metr. O, następny siedzi. Na metr 50 chyba stoimy tutaj, powiem ci. No, teraz. A tutaj rośliny są jeszcze przy tym metr 50, a jesteśmy na środku już, nie? Naprzeciwko żurawia jesteśmy. Co stoi, czy tam, co to stoi tam. Wybijesz nam oko, myślę. Jest. Jest dobry. Jest dobry, za nim taki sam. Dobra. Z bobra. Tam się klapie. Gdzie tu rzucać? Do wody. Możesz ewentualnie za siebie, jakbyś chciał. A je, zobacz jeszcze. Widziałem, ale widziałeś jak doskoczył? No. W jakim tempie? Niezły. No bo jak gdzieś mu chciał za jedzenie zabrać, to co? Tamten puścił, wziął następny. Jest. Ale agresywnie biorą dosyć, nie? Bardzo. Jak już dowalają, to wiesz. Jak już mu się chciało gonić, tak? No. One po powierzchni nie, bo ryby nie ma tej na rybku. Ale kurczę. I reagują na takie mocne podbicia, nie? Tak. O, jest też dobry. Lepsze odprowadzą.
No ten mały był szybszy po prostu. On ma krótsze nóżki i szybciej po prostu przebiera tymi nóżkami. A tu też na razie takie 21,2, nie? Ale już takie fajne grubiutki. Nie, no tak, tak. O, patrz, taki już. No, czyli coś się zaczyna dziać na powierzchni. O, a nas stoimy prawie na głowach, bo nagle wyskakują z dna. Ale zobacz, co się zaczyna dziać. Może poperka w końcu uruchomimy. Ale próbujemy go. Nie ma dla nich większego znaczenia. Grande punto. Blisko. Podpięty, dlatego tak. Ale jaki wariat. Widziałem, jak atakowały. Oddaj! Z fleszem w środku. I on ma ogonek prosty. Nie ma... O, ładny. Nie ma rozdwojonego ogonka, tylko taki. No wiem, wiem. Widzelek taki. Zobacz, smoknięcia są. Teraz przygrzmocił tam, nie trafił. No, a jest. Jest. W końcu ta poperka się człowiek pobawi. No, ten dobry jest. No, najwyższy czas, żeby się troszeczkę na powierzchni uaktywniły. Patrz, 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 co się dzieje. Krótkie akcje, ale trzeba je wykorzystywać. O, jest, już. Bardzo blisko nas, ale to przynajmniej lepiej. Jest. To jest mały. O, gdzie? Gdzie go? Thank you.
tak. Niewiele lepszy, ale zawsze. Orzesz ty. No taki 27. Ja bym wszedł tu w roślinę. Zobaczą trochę roślin. Jest taki 26. No. O, zobacz jaką ładną miałem. Kurde. Jeszcze możesz sobie rzucić. Taka piękna. Nie, już sobie marcheweczka. Zostawimy na następny. No, tu jakiego jazgarza miałem. Piękny. No tu siakowy. Tak. No. I nie łowiłeś na takie. No i dobra, my już jesteśmy po wędkowaniu. Żeby nie skłamać, to gdzieś po 70 na pewno koni na głowę dzisiaj padło. Urobiliśmy się po pachy. Jak to mówią, hańcza wykańcza w pozytywnym tego słowa znaczeniu. Jacku, jakieś wnioski dzisiejszych? No dobrze trafiliśmy. Z pogodą, z miejscami, generalnie zdając się na twojego czuja. Nie mylić z pierwszym słowem. Tak. Na chy. Trafialiśmy w punkt, trochę poperek działał, bardzo ładne ataki, aż szkoda, że tylko tam w tym jednym miejscu, bo to chyba było najbardziej atrakcyjne z tego wszystkiego, ten nasz poperek. Tak, ale wnioski dzisiaj takie, że dzisiaj praktycznie jedna przynęta działała, prawda? A, tak, no. Dzisiaj jaskółka była jaskółki tym, co... Jaskółki wszelakiego rodzaju. No, ale to tak... Dzięki Jackowi w sumie, bo jak mu rybka odcięła ogonek i nie chciało mu się zmienić przynęty i waliły dalej i to jeszcze lepiej w gumkę bez ogonka, to zaczęliśmy zakładać jaskółki i to był strzał w dziesiątkę. Dzisiaj tak myślę trochę na obrotówkę, trochę na poperka, żeśmy trafili, pobawiliśmy się poperem, ale dzisiaj numer jeden była jaskółka i to każdej maści praktycznie. Każdego koloru, także ja dziękuję Jackowi za dzisiejszą gościnę na jego pontonie green, zielonym. No i do zobaczenia następnym razem, może następnym razem będą te upragnione 40, co? No będą, gdzieś one tutaj są i czekają na nas. Na nas, no, następnym razem je połapiemy, do zobaczenia. Może niekoniecznie dzisiaj czekały, ale gdzieś tam coś jest. Tak jest. Do zobaczenia następnym razem Szańczak na wodzie. Jest, każdy wie. Tak jest.